Kieruj się do Planetarium Śląskiego Parku Nauki z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I z głosem nawigacji Google Jarosławem Juszkiewiczem. To jedna z aukcji w ramach tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytując, można wesprzeć woźb i w ciekawy sposób spędzić czas w ciekawym miejscu. Miejscu niezwykłym, miejscu, w którym możemy przenieść się w kosmos, ale także spojrzeć pod powierzchnię naszej planety albo zobaczyć, co ciekawego można ujrzeć w atmosferze. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność, bo to jest miejsce bardzo bliskie mojemu sercu. Śmieję się, że gdyby w geometrii euklidesowej określić moje miejsce na ziemi, to to miejsce, w którym właśnie teraz stoimy, to jest 0,0,0. Zawsze byłem związany z Planetarium Śląskim. A to nie wszystko, bo wylicytować można również oprowadzenie postacji meteorologicznej z udziałem znanego ze swoich trafnych prognoz pogody meteorologa Damiana Dąbrowskiego. Licytacje są też w innych miastach. Jak co roku w Jaworznie można wylicytować nazwę w centrum miasta. Co ciekawe, 8 lat z rzędu tą aukcję wygrywa jedna firma, która sprzedaje zabawki dla dzieci, i to ona co roku zmienia nazwę ronda Wiałożnie. Nazwać można też stawiki w Sosnowcu, a dokładnie objąć patronat nad nimi na rok. Przy stawikach stanie wtedy tablica z wybraną nazwą, ale przedmiotów licytowanych w Sosnowcu będzie więcej. W tym roku po raz pierwszy będziemy mieć też złoty, ceramiczny Paszport Sosnowca. E, taki piękny odlew otwartego paszportu. On niedługo będzie w produkcji. Woś wesprze też prezydent rybnika Piotr Kuczera w ubiegłym roku kosił trawnik, a w tym będzie można z nim zwiedzić rybnicki zabytkowy szpital Juliusz. Wiele można tutaj zobaczyć, wiele można odkryć, pomyśleć o przeszłości, o przyszłości. Zatem zapraszam do licytowania. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku po raz 31. Finał odbędzie się 29 stycznia.